Panie Sławik, szukam takich ludzi jak pan. Wydaje mi się, że dobrze by nam się ze sobą współpracowało. W Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy prezentuję mój film Życie na krawędzi Henryk Sławik, Józef Antal, senior. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych kieruję departamentem, który zajmuje się ludźmi ubogimi, takimi, którzy potrzebują pomocy państwa. Ten film pokazuje dwóch niezwykłych Polaka i Węgra, którzy w czasie II wojny światowej na Węgrzech od 1940 roku do marca 1944 roku, kiedy Węgry uznane zostały przez Hitlera za nielojalnych sojuszników i nastąpiła okupacja Węgier, Sławik przy pomocy Antala uratował około 5000 polskich Żydów. Jego lista jest 4 razy dłuższa jak lista słynnego Schindlera. Za to wszystko, co robił w Mauthausen, Gusen, został powieszony. Sławik bity, katowany, nie zdradził swojego przyjaciela, bo Niemcy też chcieli Antala skazać na śmierć. Postać Sławika zafascynowała mnie. Marzył mi się po prostu film ze scenami fabularyzowanymi. Kiedy pomyślałem o tym, od razu wiedziałem, że muszę mieć na ekranie Krzysztofa Globisza jako Sławika, z uwagi na to, że nawet swoją posturą, ale i pewnym wnętrzem odpowiadał, żeby być, kreować tę postać. No a z kolei w roli Antala Olgierd Łukaszewicz. Dwaj Ślązacy ze śląskimi korzeniami aktorzy. Dobrze pamiętam Józefa Antala seniora. W tamtych przedwojennych czasach cieszył się powszechnym szacunkiem. W archiwum węgierskim udało mi się znaleźć kilka scen podczas jednej z wizyt, gdzie mamy żywego, ruszającego się Sławika, więc to jest myślę, bardzo duża wartość tego dokumentu.